Reprezentacja Polski w zapasach kobiet z zawodniczkami MKZ Unii Racibórz wywalczyła trzecie miejsce w rozegranym w Moskwie Pucharze Europy. Spory udział w sukcesie miały podopieczne trenera Krzysztofa Ołęczyna, Agnieszka Król i Paula Kozłow, które walczą na coraz wyższym poziomie. Ten Puchar Europy to był puchar drużynowy. Było 8 kategorii. Walczyłam akurat na tych zawodach, tak wyszło, na 58 kilo, więc na dużo wyższej kategorii. Pierwszy mecz mieliśmy z drużyną Azerbejdżanu. Wygraliśmy go 5-3, więc uważam, że naprawdę postęp mamy dobry i nasze przygotowanie jest też dobre. Drugi mecz mieliśmy z Rosjankami, które wygrały cały puchar, więc to był bardzo ciężki mecz. Były bardzo dobrze przygotowane, konkretnie pod te zawody. I trzeci mecz o brązowy medal mieliśmy z Turkami, który wygraliśmy. No myślę, że to jest ogromny sukces, ponieważ pierwszy raz w historii jako drużyna zdobyliśmy medal na takich zawodach. Poziom tego sportowego wydarzenia był bardzo wysoki, ponieważ nasze zapaśniczki spotkały się z 6 najlepszymi drużynami w Europie. Trafiłam na przeciwniczkę z Azerbejdżanu, też bardzo dobrą. Niestety przegrałam, ale była to dosyć dobra walka, skończyła się 4-2. Także jestem zadowolona, bo to był dla mnie sprawdzian taki, tylko kolejna walka dająca mi jakieś doświadczenie. Walka z Rosjanką, no to było ciężej, powiem. Przegrałam na punkty techniczne. No i oto trzecie miejsce, jak mieliśmy już mecz, no to walczyłam z Turczynką. Wygrałam przewagą techniczną 10 punktów. No, zawody ogólnie wypadły bardzo dobrze, skoro mamy ten medal. Zapasy w Rosji są dużo bardziej znane niż w Polsce. Tam traktuje się je prawie jak sport narodowy. W każdym kraju są zawodniczki takie bardzo mocne, z którymi ciężko wygrać, ale my też w Polsce mamy naprawdę bardzo dobrą kadrę dziewczyn, które są w stanie wygrać nawet z tymi najlepszymi. Obecnie kadra przygotowuje się do międzynarodowych zawodów w Nicei, które odbędą się w ostatni weekend listopada. Zawodniczkom życzymy więc wygranych walk.